Chłopcy i dziewczęta, dzisiaj pokażę fix na zasiarczony akumulator, ale nie zasiarczony tak, że tam, nie wiem, jego rezystancja wzrosła, tylko akumulator, który chyba 3 lata stał rozładowany, ale nie wysechł, czyli tam nie popuchły cele, po prostu stał rozładowany i strasznie się zasiarczył. Podczas próby ładowania przez kilka dni, chyba tydzień był pod ładowarką, absolutnego poboru. Nie chciał się naładować, nie pobierał żadnego prądu, nie dało się z niego wyciągnąć nawet ułamka amperogodziny. Uratowałem w ten sposób już kilka akumulatorów tego typu, bo gdzieś tam ktoś mi kiedyś sprezentował dużo akumulatorów. Leżały w piwnicy, wszystkie się pozasiarczały. Czy działają? No to pokażę, tutaj jest UPS podłączony pod 3 akumulatory. One są właśnie odsiarczone w ten sposób. On właśnie się rozładował, bo go testowałem. One są odsiarczone właśnie w ten sposób. No, nie sprawdzałem ich pojemności, natomiast jakiegoś tam dużego switcha przez te 20 minut ciągnęły. A wcześniej były całkowitymi trupami. Więc co robię? Dolewam wody tak, żeby było widać tą ciecz w środku. To pewnie będzie lepiej widać. Tak, żeby przykryła cele. I uwaga, ładuję zamieniając bieguny. Do minusa podłączam plus. Do plusa minus. Jak widać, na prostowniku dioda lekko przegasa. Jest lekki pobór. Pobór jest tam z pół ampera, po około 20 minutach do pół godziny akumulator się robi ciepły. Doprowadzam go tak do temperatury około 45 stopni, może 40-45. A potem bardzo małym prądem na tych odwróconych biegunach, tak jak tutaj, łączę sobie 3 akumulatory równolegle, takie zasiarczone. I ładuję je odwrotnie z takiej małej ładowareczki do akumulatorów żelowych. Jak widać, plus jest podłączony do minusa, minus do plusa. Najważniejsze, zanim się podłączy ładowarkę, trzeba sprawdzić, czy na pewno na akumulatorze nie ma żadnego napięcia, bo spaliłaby się ładowarka, czyli musi być totalnym trupem. I tak zostawiam na 2-3 dni. Na powiedzmy od 24 godzin. Jak już akumulatory dość mocno gazują i są lekko ciepłe, rozładowuję je do zera żarówką tam 40-watową. Do całkowitego zera. Musi żarówka nie świecić i zaczynam je ładować małym prądem w prawidłowym kierunku. Akumulatory przez pierwszą dobę, nawet przy małym prądzie ładowania, dość mocno się grzeją. Ja kiedyś widziałem jakiś dokument na temat produkcji akumulatorów i pierwsze ładowanie oni przeprowadzają w wodzie, bo właśnie akumulatory się dość mocno grzeją, zachodzi tam jakaś reakcja chemiczna i mam wrażenie, że ładując w odwrotnym kierunku, ja tą jakby płyty w odwrotnym kierunku ta reakcja przechodzi. I w ten sposób się odsiarcza. Po takim kilkudniowym ładowaniu już w dobrym kierunku, w zasadzie akumulatorowy, oczywiście on nie będzie miał takiej samej pojemności jak nowy. Natomiast mają dość dobry amperaż i zachowują swoje parametry. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że kiedyś zastanawiałem się, czy jak to jest z tymi płytami w akumulatorze, no bo jedna jest tam z ołowiu gąbczastego, druga jest z tlenku ołowiu, no ale pierwsze akumulatory przecież nie były robione, jak ktoś odkrył akumulator, no to nie miał produkcji tlenku ołowiu. I kiedyś zrobiłem taki eksperyment, że wziąłem dwie płyty ujemne, czyli dwie z ołowiu gąbczastego, taka pianka ołowiowa, i bardzo długo ładowałem małym prądem. I co się okazało? Że płyta
dodatnia, która powinna być z tlenku ołowiu, a była z ołowiu, pokryła się tlenkiem ołowiu i powstał tak naprawdę akumulator. Czyli ten proces powstawania tlenku ołowiu jest też wynikiem samego ładowania, a nie tylko, nie musi to być tlenek ołowiu w produkcji, tylko że wtedy ten jakby czas formowania tego akumulatora byłby prawdopodobnie bardzo długi. Ale tak, da się wziąć blachę ołowianą, zanurzyć w kwasie, długo ładować małym prądem i stworzy się normalny kwasowy akumulator. Przetestowany.